wie, czemu ptak musi dal odlecieć. I kto to wie, czemu wciąż łąka się po świecie. Jak dziki ptak, co gniazdo ma, sam nie wie gdzie. Jak dziki ptak, przelotny czarny ptak, odlecę w dal i nawet wiatr nie znajdzie mnie. I ty nie trafisz na mój szlak. Jak dziki ptak. Dzień dobry Państwu, będę rozmawiał z Krystyną Markowską, pseudonim Perła, albo imię cygańskie, prawda? Tak, znakomita piosenkarka, gra Perła i bracia. A w tej chwili jesteśmy w Konstantynowie Łódzkim, gdzie byłem zaproszony na ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich 2019. I chciałbym właśnie poprosić Perłę o historię tego całego przedsięwzięcia i w ogóle o cokolwiek można powiedzieć o tak znakomitym zdarzeniu, bo mnie po prostu słów brakuje i jestem pełen uznania. Bardzo proszę. No witam. No, rzeczywiście moje romskie imię to Perła, a jeśli chodzi o ten ogólnopolski konkurs stypendialny, jest realizowany przez naszą organizację od 2005 roku, dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jest to konkurs właśnie przez ministerstwo ogłaszany. I w zasadzie ma na celu ten konkurs wypromować, pokazać i wesprzeć młode talenty w różnych kategoriach. I artystycznych, i daj Boże naukowych, bo takich też mamy w regulaminie, że oczywiście mogą się chętnie zgłaszać. Od 2005 roku mamy już jak gdyby no wiele lat za sobą i właśnie dzisiaj odbyła się kolejna edycja, kolejny finał i kolejne pokolenia, które już przepraszam, wręcz... czy pamiętasz, który to finał? Ale lata wystarczy, tak. Przepraszam. 2005 rok jest nasza organizacja, ale jeszcze wcześniej realizowała organizacja z Olsztyna. No i tutaj właśnie siedzi z nami również Krzysztof Gil w kategorii plastyka, który brał udział jako 16-latek. Później, kiedy my już zaczęliśmy realizować, to już jako 17-latek i niestety, ale po raz ostatni nie wtedy się widzieliśmy, bo już tylko ten konkurs wspiera dzieci i młodzież od 10 do 18 roku życia. Więc takie mamy założenia tego konkursu, żeby wspierać młode talenty i takie, które gdzieś tam się kształcą i takie, które starają się zachować naszą tożsamość narodową i etniczną, także mogłabym tak powiedzieć. A czy mogłabyś dopowiedzieć coś na temat osiągnięć tych młodych uczestników, którzy otrzymują stypendia, idą do szkół muzycznych? Jasne, jasne. Oczywiście warunkiem uczestnictwa w tym konkursie jest... Trzeba spełnić może wiele warunków, czyli po pierwsze być Polakiem, być zameldowanym w Polsce, chodzić do szkoły, czyli kształcić się i mieć od 10 do 18 roku życia tyle lat, tak? Tyle. I wtedy mogą się zgłaszać w różnych kategoriach. Kategorie są różne, na przykład muzyczna, czyli instrumenty wokalne, sztuki plastyczne, nauki ścisłe mogą być i nauki humanistyczne, ale jest też taniec. Więc to są te kategorie, w których dzieci i młodzież mogą startować, mogą się zgłaszać. Natomiast są dwie kategorie nagród. Stypendia są przyznawane uczniom, którzy chodzą do szkół muzycznych, do szkół baletowych, do klubów tanecznych, do klubów sportowych przynależą. Więc tacy uczniowie są wspierani comiesięcznymi stypendiami i te stypendia są akurat, no my tak możemy, czyli od połowy roku do końca roku budżetowego. Natomiast młodzież i dzieci, która ma również talent, ale nie przynależy do żadnych szkół ani klubów i zachowuje swoją tożsamość poprzez na przykład jakiś taniec tradycyjny, czy instrumentalne jakieś osiągnięcia, wtedy są wspierani jednorazowo nagrodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Yeah.
osiągnięcia. Ja jestem dumna z tego, że dzisiaj z nami siedzi Krzysiu Gil, który jest doktorem sztuk pięknych, tak mogę to określić, tak. I jest wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. I teraz to on już uczy kolejne pokolenia. To może pozwólmy mu opowiedzieć coś na ten temat. Drogi Krzysztofie, zapraszam do opowieści na temat swojego pobytu, w ogóle historii swojej. Tak jak już Cię wcześniej wspomniała, ja miałem 16 lat. Pierwszy raz wziąłem udział w konkursie. No i później do 18 roku życia, co roku tu przyjeżdżałem. Ale brałeś udział w konkursie jako? Jako uczestnik. Ale muzyka? Plastyka. Plastyka. Nie, tak. Tak. Jakaś być inna dziedzina, tak? Oczywiście. Tak, plastyka. No i tak, do 18 roku życia brałem udział. Później trochę czasu minęło. No i później ciocia zaprosiła mnie do tego, żebym poprowadził grupę plastyczną. Żebym poprowadził z nimi warsztaty. No i teraz uczę tutaj dzieciaki. I prowadzę je do konkursu. I co myślisz na temat zdolności dzieci cygańskich w plastyce? To są bardzo zdolne. I to, co muszę powiedzieć, to to, że nieprawdopodobnie szybko chłoną wiedzę. Bardzo łatwo się je uczy, bo one po prostu słuchają. Różnie to bywa na akademii ze studentami. Niektórzy są dość oporni, ale tutaj praca z dziećmi należy do przyjemniejszych. I łatwiejszych. I łatwiejszych, tak. Dobra, prawda. Co jeszcze mogę powiedzieć? No mogę powiedzieć tak, że to, co ciocia Perła robi co roku z programem stypendialnym, no to jest rzecz taka bez precedensu w Polsce tutaj, dlatego że to jest pierwsze tego rodzaju działanie, które ma wspierać młodzież romską w kształceniu się w różnych dziedzinach. Z drugiej strony to, co też jest bardzo ważne, to to, że oni tutaj mają kontakt z tradycją, z kulturą romską, że to jeszcze bardziej się w nich umacnia. I też to, co się dzieje już w kuluarach po konkursie, czyli te przyjaźnie, które się nawiązują między dzieciakami, też jest bardzo wyjątkowe. I to na pewno tak się stanie, że oni nawet jeżeli już będą po 18, to będą wspominać konkurs. Przyjaźnie się już tutaj tak mocno zawiązały, że oni nawet po konkursie będą się przyjaźnić. Zupełna integracja. Absolutnie. Ludzi z całej Polski. Absolutnie. Romów, tak. Z całej Polski. Tak jest. Pięknie. A obok... Integracji, prawda? Tak. Bo to trzeba podkreślić. To was słyszymy, do rozmowy się wtrąca Łukasz. Możesz się przedstawić, Łukasz, i chciałbym, żebyś powiedział, bo słyszałem, że ty masz zamiar wzbogacić tą całą imprezę. Z ciocią Perłą. Z ciocią Perłą. To może powiedz coś na temat. Niestety nie możemy powiedzieć dokładnie, co chcemy robić. Mamy takie plany ambitne, które chcielibyśmy zrealizować, ale to tak mówię, nie chcemy jeszcze zdradzać, zapeszać. No, my niestety wierzymy w takie zapeszanie, że jak się zapeszy, to może chcielibyśmy to jeszcze bardziej upiększyć, nie? Żeby te dzieci miały, tak, tutaj jest ten konkurs, wiadomo, my już też jeździmy długo, Gracjan, mój syn, też co roku jest. W tym roku chyba zdobył pierwszą nagrodę. Tak, pierwszą nagrodę. Ja sam od siebie bardzo lubię tu przyjeżdżać. Jest to integracja, no, są Romowie z różnych grup etnicznych. My sami jako rodzice, prawda, jako opiekunowie tych dzieci, sami się integrujemy. A te dzieci są tak zżyte ze sobą, że jak przychodzi już tam miesiąc przed konkursem, to oni się nie mogą doczekać, żeby przyjechać ten konkurs. Fakt zrobić swoją pracę, bo muszą, ale oprócz tego po prostu spotkać się, porozmawiać. No oni nawet w nocy wieczorami siedzą do 12 godziny pierwszej, rozmawiają. Naprawdę atmosfera idealna i oby tak dalej, oby te konkursy trwały dalej. My odejdziemy, przyjdą następni i to tak działa właśnie. Tradycja pozostaje. Oczywiście, że tak. No ale oprócz tego właśnie musimy się chwalić tymi młodymi ludźmi. Kiedy Gracjan, syn Łukasza, po raz pierwszy tutaj był z nami, no to było dziecko, 11-letnie. Teraz jest już młody mężczyzna, który już koncertuje z orkiestrą jako solista. Nie tylko w kraju, ale poza granicami kraju. Ostatnio były Chiny i Holandia. Słyszałem właśnie. Także jesteśmy dumni z tego. Ale my też wspaniałą skrzypaczkę Emilkę, która tak. Uważam naprawdę, że jest wiekowo ta sama grupa. Natomiast zupełnie inny rodzaj grania muzyki, przepięknie, prawda? Mamy też młodego akordeonistę, czyli już do prawie dorosłego, czyli Wiktorka Dymitraka, którym naprawdę jego wrażliwość jest cudowna. To naprawdę można o tym mówić.
tego, że już mamy właśnie tę młodzież, która lada moment już odejdzie z tej grupy, to ci, którzy gdzieś już są w Polsce i zaczynają działać już zawodowo, czyli tak jak Krzyś Gil, czy chociaż Sebastian Rutkowski, który obecnie studiuje w Bydgoszczy na Wydziale Aktorsko-Wokalnym, więc to też jest dla nas duma. Kolejna osoba, Sara Czureja, która koncertuje gdzieś po świecie, cymbalistka, jedyna dziewczyna romska, która koncertuje po świecie. Krzysiu Płot. Krzysztof Put nie był naszym tutaj uczestnikiem konkursu, natomiast zawsze wspierał, bo pamiętam, że przyjeżdżał na konkurs. Ale Mariusz Put. Mariusz Put to jest dziecko wyjątkowe, skrzypek, młody, któremu życzymy jak najwięcej sukcesów. Jest na Akademii Muzycznej w Krakowie. No i życzymy mu wielu sukcesów, bo no, to jest skrzypek, który... No, zapraszam wszystkich, jeżeli tylko będzie gdzieś koncertował, to zapraszam, proszę posłuchajcie jak gra. To nasze chluby, to nasze dumy. No i jeszcze, no, jeszcze by się tam znalazło kilka bardzo osób, dużo takich. Które gdzieś tam wypłynęły i zostały i dla nas to jest ogromny sukces. A tak jak mówię, no to właśnie to jest ta inicjatywa tutaj cioci, która też poświęciła no, swoje zdrowie. Zdrowie, tak. I, bo to jednak... Dzieci nie są jakieś tam złe, ale to sam fakt przygotowania logistyczne tego wszystkiego. No, no hotele, no te wyjazdy, warsztaty, to też kosztuje zdrowia, prawda? A przepraszam, jeżeli chwała za to, co robią, bo to, co robią, to naprawdę jest dobre. A jeżeli chodzi o finanse, to jak sobie dajecie radę? Czy macie dotacje, czy ktoś byłby wam pomóc, czy można się zwrócić do kogoś? Ale my oczywiście, my czekamy na każdą pomoc, bo każda pomoc rzeczowa, czy też finansowa, to nie ma naprawdę znaczenia, bo każda jest potrzebna. Konkurs to nie tylko ja jako organizacja. To jest masa ludzi. To są wolontariusze. To jest Róża Kowalska, która cały czas, czyli nasza asystentka. To jest Kasia Kociszewska, koordynująca projekt. To są rodzice tych dzieci, uczestników, o których wspominałam na scenie. To są rodzice, którzy bezinteresownie są ze świata tego artystycznego, więc łatwo ich poprosić o to. Masz listy, Łukasz, proszę poprowadź próbę. Czy, prawda, poprowadź coś innego. Jest jego małżonka po szkole plastycznej, w związku z czym akurat Krzysia przez parę godzin nie było na początku warsztatów plastycznych, więc można poprosić, czy możesz rozpocząć zajęcia. I oczywiście ci rodzice włączają się w te zajęcia i naprawdę szczęśliwa jestem, że ci rodzice tak się angażują w to wszystko, że pomagają, że chłopak młody, który w ogóle nie wiedziałam, że mamy takie zdolnych, młodych nauczycieli, a mamy, który potrafił w jeden dzień przygotować prezentację, która była dzisiaj wyświetlana na scenie, muzykę, która trzeba było ją przedłużyć, więc on to kopiował w hotelu i prawda, takimi właśnie rzeczami. I tak właśnie sobie radzimy przy pomocy innych. My po prostu angażujemy. Chłopak, o którym wspomniałam, czyli Sebastian Rutkowski, już dawno skończył z nami, jak gdyby w tym sensie, że już nie jest uczestnikiem, ale on przyjeżdżał i cały czas czeka na zaproszenia, jeżeli tylko dysponuje czasem, jako wolontariusz. On siedział przy zajęciach muzycznych, wspierał pana Krzysztofa Kociszewskiego, który również prowadzi zajęcia muzyczne, warsztatowe. Też występował, więc też angażował się jak gdyby swoją osobą tutaj w ten konkurs, już nie będąc finalistą ani stypendystą tego konkursu. Więc jak gdyby ciągle się włączają, albo, no przepraszam, no muszę wspomnieć o Delfinie Łakatoszu, Jemi, którzy tutaj corocznie bywają. To jest rodzeństwo, które startowało w kategorii sztuki plastyczne, ale teraz oni się zajmują tworzeniem filmików, które można gdzieś tam wypatrzeć w internecie i cały czas obsługiwali ten konkurs, więc kiedy oni przyjeżdżali na ten konkurs, wyjątkowo w tym roku ich nie ma, to cały czas coś się działo. Oni filmują, jakieś filmy tworzą, coś wyświetlają. Wspaniali, no po prostu. Także ja muszę każdemu z osobna podziękować. No, tyle pracy tutaj każdy wkłada. Thank you.
dotacje otrzymujemy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tylko, że pula się nie powiększa, a my mamy coraz więcej zdolnych młodych ludzi, których... I wydatki rosną. I wydatki rosną, dlatego że my byśmy chcieli wszystkich obdarować tymi nagrodami, wsparciem, ale nie możemy, bo są pewne ograniczenia. Tak? Więc ministerstwo przyznaje taką kwotę, jaką przyznawało. Jednego roku to obcięto, jeszcze mniej było, no ale przyznawano. Ta pula jest jak gdyby teraz taka stabilna. No, ale przecież mamy więcej już zdolnych ludzi, uczących się, prawda? Się kształcą, chodzą do szkół, już bardziej profesjonalnie, to już przestaje być hobby, tylko staje się drogą nauki, edukacji, w związku z czym są na to potrzebne fundusze. Dlatego, że ja też pamiętam, jak ja chodziłem do szkoły plastycznej, gdzie materiały są piekielnie drogie. Często rodzice nie podołają finansowo pomocy, a dziecko jest zdolne. No i co w takiej sytuacji zrobić? No w takiej sytuacji jest... Zyskać stypendium u cioci perełki. I to jest, dlatego mówię o tym, że to jest właśnie takie bezprecedensowe jakby wydarzenie tutaj. Dlatego, że często w rodzinach romskich, ale nie tylko romskich, myślę, że też polskich, jest bardzo trudno wspierać dziecko w rozwijaniu pasji już tak profesjonalnie. Dlatego, że i szkoła muzyczna, i szkoły plastyczne, i sportowe. To są jednak koszty i to jest no, nieocenione wsparcie. No, ja to mówię ze swojej perspektywy, bo ja sam w szkole średniej dzięki temu stypendium mogłem sobie kupić materiały, płótna i tak dalej i tym samym mogłem spokojnie skupić się na nauce i na rozwijaniu swoich umiejętności, więc... No a o sferze muzycznej już typu instrumenty to już nie będę mówić, bo... Nie, to są no bardzo... Właśnie. No, my też właśnie dzięki stypendium, które uzyskał tutaj Gracjan, no też kupiliśmy skrzypce. No, szczerze, nie było nas stać na to, żeby dać 5, 6, 7 tysięcy za skrzypce, nie? Ale dzięki właśnie tym stypendium, które Gracjan uzyskał, kupiliśmy te skrzypce, kupiliśmy nowy smyczek, kupiliśmy wszystkie potrzebne rzeczy do tego, żeby się kształcił, nie? Chociażby struny, które są też drogie, no, prawda? Tak. No, i futerał elegancki widziałem, a to jest bardzo ważne. Tak, to takie właśnie szczegóły. Ja też nie zdawałam sobie sprawy, że na przykład sportowcy mają aż takie wydatki. Ale takie dziecko, które chodzi już gdzieś tam, przynależy do jakiegoś klubu sportowego, no właśnie jeden z naszych stypendystów w kategorii piłka nożna, selekcjoner, który przybył tutaj z Holandii i w całej Polsce znalazł chyba kilkoro dzieci tylko, między innymi nasz stypendysta, i zaprosił go, prawda, na zgrupowanie do Holandii. Ale takie zgrupowanie dla takiego dziecka kosztuje 700 euro. No więc, przepraszam, 700 euro, no żaden rodzic nie puści samego 10-latka czy tam 11-latka do domu, prawda, z domu do Holandii. I wtedy rodzice też muszą szykować te środki, żeby razem z tym dzieckiem pojechać. No to są niesamowite koszta, każdy wyjazd. Ja myślałam, że jeżeli klub coś organizuje, to jest to finansowane przez klub. To kiedyś tak było. Ale niestety nie. Teraz się wynajmuje sam autokar albo autobus, jest zbiórka pieniędzy i, no przepraszam bardzo, nie każdego na to stać, żeby zapłacić, prawda, za przejazdy na jakieś turnieje. No, nie każdego stać. To są takie drogie rzeczy. Mamy też młodego człowieka, 17-latka już teraz, który podpisał profesjonalny kontrakt piłkarski ze Śląskiem Wrocław. Ma podpisany kontrakt, właśnie też widziałem się z jego tatą, bardzo zadowolony. No ale to, co włożył wkład w jego pracę, on też był raz u nas na konkursie. No właśnie. Oni z Legnicy byli, nie? No być może, że tak. Tak, też. Bo rzeczywiście mnóstwo dzieci się przed nimi obrzystało. No ten ojciec, no wiadomo, nie dostał też stypendium, tam co miał pokuwać, pokuwało jak najbardziej, ale też swoje pieniądze musiał dołożyć, ale no zaprocentowało to tym, że chłopak ma profesjonalny kontrakt. Czyli z tego, co słyszę, to wasze przedsięwzięcie daje piękne owoce. Daje. I to jest bardzo ważne. Także, to też porażki, to też moje osobiste porażki, ale niestety no, z tym też należy się liczyć, że nie wszyscy startuje na przykład, przepraszam o takie słowo startuje, bo tu raczej nie chodzi o start, ani żadne tam konkurencje typu sportowe, jakieś tam wyścigi, tylko że czasami te talenty, które się objawiają tutaj na tym konkursie, czasami gdzieś jednak gdzieś się rozpływają i to jest ta porażka, no ale z tym należy się liczyć również, tak, że ci najsilniejsi przetrwają. Tak. Dokładnie, to tak jak bierzemy każdy zespół sportowy, kilku zostaje z jednego miotu, jakby tak to dokładnie nazwać, a reszta niestety, to tak jest. Ale to gdyby tego nie było, co wy robicie, to nie byłoby nic. To by nie było nic, dokładnie. Tak, a wy robicie wspaniałą robotę. Perełka, czy ciociu Perło. Tak, mogę tak cię tak
wszyscy cię nazywają. To, nazywają mnie, tak. Czy pozwolisz, żeby do tego, o czym tutaj mówimy, w podkładzie puścić twoją muzykę, bo ja mam twoje płyty. A, dziękuję bardzo, jest Mogę? To bardzo miłe. Bo bardzo to jest, proszę. Bo to autorka, jest zgoda, autorka musi... jest zgoda. Dziękuję bardzo. To dziękuję wam ślicznie, życzę wszystkiego najlepszego i do zobaczenia prawdopodobnie w przyszłym roku, bo tak zaraziliście. Ja już nie mogę startować, bo jestem za stary, ale z przyjemnością skorzystam. A my serdecznie zapraszamy. Dziękuję bardzo. Mariona z kwietki, fiołki cytyknę. Oj, te łogębo zieleno, joj, łędrak heła, wiesna jamary, osień podziała i widyca daj, kana kwiatuszki, różycy, barion, łowa parne i sowna kune, te nasiłam razy owarę, care przeperna i jawna nijałe. Dęciuwentusania, sarostarca górica, zurbile jesania. Juventusania, sarustaca gurica, zurgile jesania. Romencik na romencik, kwiatuszki tykne, poziaki razem sojawe na manłowe, cary kwiatuszki, wybary jamdrowe, wianuszki kuwa soła sromes, care fiołki cy wybary nedroweś, brysin pereła ja wena wędrdeś, wena kama wena brysinda, basam bachtałe sare manusia. Deciu wentusania, sarustaca górica, zurpile jesania. Deciu wentusania, sarustaca górica, zurgile jesania. Tykne. Poziaki razem sojawe na manłowe, cary kwiatuszki, wypary nedroweś, a łędry wianuszki kuwa soła sromes. Deciu wentusania, sarustaca górica, zurpile jesania. Deciu wentusania, sarustaca górica, zurpile jesania. Deciu wentusania, sarustaca górica, zurpile jesania. Juventusania, sarustaca górica, surgile jesania.